W tym wideo odpowiem Ci na pytanie, co będziesz robił, jak się nie dostaniesz teraz do policji? I w wersji tego zapytania jest kilka. Z reguły psycholog zadaje Ci je na końcu, wprowadzając uzasadniony niepokój, bo pewnie jak pyta, co będziesz robił, no to znaczy, że Cię nie chce przepuścić, a być może to jest tylko troska psychologa o Twoją przyszłość, jak wie, że Cię uwalił, czy być może to jest też kolejne pytanie według jakiegoś szablonu, który posiada. Zapytanie kandydata. Dzień dobry, panie Darku, wczoraj miałem multi i mam do pana takie pytanie, bo psycholog na koniec rozmowy zapytała mnie, czy jeśli nie zdam, to będę próbował jeszcze raz. Czy świadczy to o słabym wyniku rozmowy? Odpowiedziałem, że będę próbował i jeżeli nie uda mi się tym razem, bo bardzo mi zależy na pracy w policji. I mój komentarz jest taki, w zasadzie odpowiedź tego kandydata jest standardowa, natomiast zanim Ci podam swoją, to opowiem taką historyjkę z mojego życia, która raz na zawsze pozwoli zrozumieć, o co w tego typu pytaniach chodzi. Wiele lat temu miałem dziewczynę, dla potrzeb filmu nazwijmy ją E. Byliśmy ze sobą parę lat, naprawdę pełna harmonia, ale nagle z dnia na dzień coś się tam zmieniło. Ona jakoś tak zaczęła wygaszać tą znajomość, nagle przestała się ze mną spotykać, odpowiadać na SMS-y, odpowiadać na maile z jakąś randkową propozycją. No, oczywiście zależało mi wtedy na niej i co ja zrobiłem po jakimś swoim przemyśleniu, a mianowicie zacząłem pisać coraz więcej SMS-ów, praktycznie bombardować to ją, tą jej komórkę. Próbowałem połączyć się ciągle telefonicznie, wytłumaczyć, że to ja jestem ten the only one, prawda? Pewnego razu nawet posunąłem się do tego, że przyjechałem bez zapowiedzi do jej mieszkania. Oczywiście, pomimo, że była w środku, w ogóle mnie nie wpuściła. No, im więcej ona mnie odrzucała, tym ja więcej próbowałem ją do siebie przekonać, tym więcej od niej znowu dostawałem takich totalnie nieracjonalnych wymówek typu bullshit, byłem ciągle oskarżany o to, że przeze mnie to się wszystko stało, przeze mnie ten związek się rozpadł i tak pewnie dzisiaj mógłbym napisać książkę o wymówkach tej pani E, czy kobiet generalnie i pewnie nie zajmowałbym się multim, tylko portalem randkowym. Natomiast pewnie zauważyłeś, że to co robiłem było po prostu słabe. No, nie tak zachowuje się samiec alfa, jakim ty pewnie jesteś, który ma jakieś swoje cele w życiu, cele rodzinne, biznesowe i byle pierdoła nie spowoduje to, że on zboczy ze swojego szlaku. Natomiast u mnie ta zabawa w kotka i myszkę trwała parę miesięcy, no w końcu odpuściłem, przestałem się z tą osobą kontaktować, w ogóle nawet praktycznie o niej zapomniałem. Mija parę lat, naprawdę parę lat, a tutaj jak grom z jasnego nieba, a tutaj bum, prawda? I ta pani E odezwała się do mnie, tyle że no niestety moja sytuacja życiowa była już troszeczkę inna, związałem się z kimś innym, no i trudno, żeby po prostu, jak to mówią, to se ne vrati. Jeżeli jesteś rezolutnym kandydatem na policjanta lub policjantkę, to pewnie zauważyłeś, czy zauważyłaś od razu, do czego zmierzam. A mianowicie potwierdzanie w jakiejś takiej totalnej desperacji, że czegoś bardzo chcesz, ale nie masz innych opcji, jest po prostu bardzo słabe. Słabe szczególnie dla faceta, ale dla kobiety również. I psycholog pomyśli sobie, że policja ratuje ci życie, jesteś granatem od pługa oderwany i tutaj nie masz po prostu żadnych innych pomysłów na przyszłość. Czepiłeś się tej policji jak pijany płotu, lub jak ja tej dziewczyny, tej pani E, i próbujesz ją na siłę przekonać, że to jesteś ty, ten jedyny narzeczony, prawda, czy narzeczona, czy jakkolwiek by tego nie nazwać,
ale prawda jest nieco bardziej brutalna. Jednak czasami najlepszym sposobem na zwrócenie czyjejś uwagi jest po prostu ignorowanie kogoś, totalne ignorowanie, poprzez pomijanie swojej uwagi wobec tej osoby i większe skierowanie uwagi na siebie, na swoje potrzeby, na swój jakiś rozwój, aniżeli czepianie się po prostu innych. Czyli ja od razu powinienem powiedzieć, ok, jak nie jest nam po drodze, to goodbye. Goodbye my love, goodbye. Jak zmienisz zdanie, to się odezwij. I to samo dotyczy Ciebie jako przyszłego policjanta. Czyli moja taka przykładowa odpowiedź. Naprawdę mam nadzieję, że się dostanę, że będę wzorowym policjantem, że dam z siebie wszystko. Ale oczywiście liczę się z tym, że policja może mnie nie chcieć. Mam oczywiście kilka opcji zapasowych. Właśnie niedawno kolega złożył mi ofertę, no wprawdzie znacznie lepszej pracy, gdzie będę mógł w pełni wykorzystać swoje możliwości, ale zgodził się poczekać do wyniku tej rekrutacji. I filozofia tutaj jest w sumie prosta. No fajnie byłoby się do policji dostać. Byłoby poniekąd to spełnienie Twoich marzeń, ale jak się nie dostanę, to równie dobrze będzie mi w pracy lepszej, prawda? Szczególnie lepszej, jeżeli chodzi o finanse. Czyli moja sytuacja z dziewczyną czy chłopakiem, no fajnie jak jesteś, ale na Tobie świat się nie kończy. Natomiast przypomniało mi się właśnie takie staropolskie przysłowie: przyjdzie koza do woza, i tak jak policja pajacowała parę lat temu z kandydatami, było 15 na jedno miejsce, to tych najlepszych odrzucano pod byle gównianym powodem. Dokładnie takim samym, jakim kiedyś mi moja narzeczona dawała, prawda, w swoich SMS-ach. Ja musiałem udowodnić, że nie jestem wielbłądem, natomiast nagle niespodziewana zmiana miejsc i w tej chwili to policji brakuje kandydatów, każdego sensownie przygotowanego, no, chcą łapać jak ten diabeł duszę. I tylko tyle mogę Ci powiedzieć. Mam nadzieję, że zrozumiałeś, o co chodzi, że nigdy więcej na pytanie, co będziesz robił, jak się teraz nie dostaniesz, nie będziesz w desperacji chciał się, przynajmniej deklarował, dostanie się do policji, a pokażesz, jak samiec alfa, że masz różne inne ciekawe opcje. Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki, twórca elitarnej grupy szkoleniowej. Oczywiście tradycyjnie zasubskrybuj mój kanał, jeżeli moich filmików jeszcze nie oglądałeś, lub obejrzyj kolejny filmik z szeroko pojętej rekrutacji do policji.